Jeżeli chcesz kupić coinsy za PayPal, PaySafeCard lub Skrill, to zapraszam do Solo Gaming. Na hasło ADACH otrzymasz 5% zniżki. Pamiętajcie, że zakupu możecie dokonać na każdą platformę. Wszystkie linki w opisie. Dzień dobry, cześć, czołem, z tej strony Patryk. Witajcie ludziska w kolejnym odcinku z Global Team. Słuchajcie, postanowiłem zmienić formację, ponieważ tą formacją, którą graliśmy poprzednio w poprzednich odcinkach, była za mało skuteczna, ten Munir był zbytnio osamotniony i postanowiłem, że zagram dwoma skrzydłowymi, lewym skrzydłowym, jak i prawym skrzydłowym. I powiedzcie mi, dlaczego ta seria jest tak słabo łapkowana? Nie rozumiem, przecież wszystko pasuje, piszecie, że okej, wszystko gra, jest zarąbiście, a i tak ta seria w granicach 50 łapek w górę to jest strasznie mało, tak więc ludziska, dajcie o sobie znać w tych klikających łapkach. I pokażcie, że naprawdę podoba wam się ta seria. Piszcie w komentarzach, czego wam może brakuje. Gramy z przeciwnikiem. Tutaj zaczęliśmy od 30 minuty z tego względu, iż Avermedia, nie wiem dlaczego, albo ja to zrobiłem, ja wyłączyłem nagrywanie. W ogóle nie rozumiem. Tutaj Berbatov, spin Munir, odbicie piłki jeszcze od piętki, no i strzela bramkę z lewej nogi w 50 minucie. Bardzo fajnie to wszystko wyszło. Ja się cieszę, że udało mi się w końcu zrobić jakiegoś skill runa. A po drugie, muszę zareklamować swojego pada, ponieważ mam dwa pady i jeden jest trafiony i czasem jak chcę coś przeskillować, to mi nie wychodzi w ogóle, a robię to. Tak więc mamy 53 minutę, już wygrywamy 2-0, co jest naprawdę bardzo fajnym rezultatem. Tutaj Munir podawał do Espinozy, a ten z najbliższych odległości trafił do bramki przeciwnika. Jednak właśnie nasz rywal strzela gola na 1-2, później ten Plaku, który strzelił pierwszą bramkę, przeszedł praktycznie wszystkich środkowych obrońców, wziął ich na pace, ale nie udało mu się strzelić bramki. Tutaj Ramos, gdyby celnie uderzył, to byłaby z jedna z fajniejszych bramek, no ale niestety się nie udaje. Vasquez podanie do Juana Carlosa, a ten, nie rozumiem dlaczego z takiej bliskiej odległości nie potrafi strzelić gola. To jest dla mnie jakiś mindfuck, bo ci zawodnicy powinni strzelać na zawołanie, powinni trafiać ile wlezie, a ja wygrywam to spotkanie 2-1. Gdyby Juan Carlos przynajmniej strzelił tą jedną bramkę i jeszcze jeden, na przykład Ramos, to mielibyśmy 3 upgrade'y, a nie jednego. I tutaj będzie prawy skrzydłowy Suso. I tak się zastanawiałem, albo Liverpool, albo AC Milan, no bo tutaj z Liverpoolu miałby zielone zgranie z prawym obrońcą. No ale w sumie postanowiłem, że będzie to właśnie AC Milan, z tego względu, że ten zawodnik jest znacznie tańszy, a z Liverpoolu w granicach do 10 tysięcy chyba nawet dochodzi, albo więcej, co jest bardzo drogim zakupem jak dla mnie, jeżeli chodzi o prawego skrzydłowego. No ale zobaczycie, co się będzie działo już po tytule, oczywiście zgadniecie, kogo kupimy, tak jak właśnie napisał Heidenli, czy mógłbym tak zrobić. Tak, zrobiłem tak, to będzie w dalszej części tego materiału, tylko wytrwajcie i zobaczycie, kogo kupiliśmy. Tutaj Juan Carlos, zobaczcie, idealnie wyprzedził bramkarza, oddał strzał, ale niestety, no w sumie to rozumiem go, że nie trafił z takiej odległości. I tutaj, ja nie wiem jak on to zrobił, fake shot, wejście w 11 przeciwnika, finezyjny strzał, 9 minuta, my wygrywamy 1-0. Tutaj Rufier był bez szans, on w ogóle szedł sobie po tą piłkę, nie kminie tego. Remi, oddanie strzału, 14 minuta, gdyby to weszło, to byłaby naprawdę bardzo fajna bramka. Później jeszcze atakował gdzieś mojego bramkarza, mój przeciwnik, ale niestety mu się nie udawało. No i metalowe pręty muszą sobie oczywiście zdać poprzeczka. No i mamy 0-1, 45 minuta, Masip tutaj broni to uderzenie, jednak niestety Remi okazał się znacznie szybszy, znacznie silniejszy niż moi zawodnicy, no i strzela bramkę na 1-1. No i po raz kolejny Pelayo tutaj trafia słupek, no i mamy nadal sytuację na 1-1. 62 minuta, gdzie oddałem fajny strzał, no i przeciwnik tutaj się myli. Suso odbiera piłkę, podanie do Munira. Munir odgrywa do Juana Carlosa, a ten na pustą bramkę, tak strasznie sweaty zagrałem to, ale chciałem pewniacko strzelić gola. No i tutaj, gdyby to weszło, także byłaby fajna bramka, no ale poprzeczka oczywiście musiała sobie znać. Tutaj kontuzjowany Remi i tak przeszedł moich środkowych obrońców, ale na szczęście ten strzał był znacznie niecelny. No i tutaj Pelayo pozyskuje piłkę, odgrywa do Juana Carlosa, ten z lewej nogi piłkę pod poprzeczkę i mamy 3-1 po 80 minutach. Bardzo fajnie tutaj udała mi się ta sytuacja. Nie było spalonego, tak praktycznie na linii spalonego z niespalonym. Strzelam bramkę trzecią w tym spotkaniu. Przeciwnik także atakował, 82 minuta. Suso, Juan Carlos tutaj pozyskuje piłkę. Jakieś drobne zejście do środka. Oddanie strzału z lewej nogi, no i na bliższy słupek strzela. I mamy 4-1 w 86 minucie. No i Juan Carlos odblokował się na szczęście w tym spotkaniu. Widać, że to prawe skrzydło należy do niego. Widać, że ten zawodnik fajnie gra. I tutaj gdybym strzelił Suso, to byłoby 5-1. Ale ten zawodnik, już brakowało mu gdzieś pace'a. Później po raz kolejny Juan Carlos oddanie strzału z lewej nogi. Myślałem, że będzie powtórka, ale na szczęście Munir tutaj znalazł się, nasz napastnik, i dobija tą sytuację na 5-1. Mój przeciwnik postanowił zrejczkwitować. Tutaj możecie sobie zobaczyć ocenę. Munir 9,7. Juan Carlos strzelił 4 bramki, a właśnie młody Hiszpan napastnik z FC Barcelony 1 bramkę. No i będziemy kupowali sobie kolejne
kolejnego zawodnika. Według waszych głosowań będzie to środkowy obrońca Fernandez. Nie Enzo Fernandez, tylko Nacho Fernandez. 72 overall, jest to srebrny błyszczący zawodnik, 74 obrony, 76 tempa, 53 driblingu, a więc widać, że środkowy obrońca będzie zacny, tylko trzeba właśnie umieć nim grać i umieć go wyczuć. No i tutaj Jonathan Pereira, 88 tempa, 69 overall, jest to napastnik, który zmieni Munira, a więc przeskok, jeżeli chodzi o overall, to w sumie to nie wiem, jaki jest duży. No ale na szczęście ten pace jest troszkę większy, jednak dziękujemy Munirowi, bo spisywał się całkiem dobrze, strzelił masę goli. No i tu właśnie Heidenli pisał, żebym zmienił i zmieniam. Munir wejdzie, Munir będzie cały czas istniał w mojej drużynie, tylko Munir upgrade, srebrny, błyszczący zawodnik, 71 overall, prawy skrzydłowy, 85 pace'a. I wygląda naprawdę bardzo fajnie ta karta. No i tutaj w obserwowanych za 18 tysięcy postanowiłem kupić tego zawodnika, ponieważ był nawet za 20, za 50 tysięcy. Ale udało mi się jakoś taką jedną z lepszych ofert. No i Suso pożegnaliśmy, po prostu zamieniliśmy te karty, a więc nic nas to nie kosztowało. A my kupujemy kolejne update'y do mojego zespołu. Będzie to Sergio, 72 overall, jest to bramka, 70 parat. A więc wydaje mi się, że dobrze zastąpi Masipa. No i tak wygląda moja drużyna, tutaj oczywiście trójkąt zgrania pomiędzy obrońcami a bramkarzem i ta drużyna wygląda coraz lepiej i zmierzamy do celu, żeby zwiększać overall, a także potencjał mojej drużyny, żeby coraz szybciej kupować tych złotych, błyszczących zawodników, aby dojść do perfekcji. No i tutaj przeciwnik, Liga Francuska, jest Imbula, który środkowy pomocnik defensywny, tak chyba się nazywa, który dostał upgrade'a teraz w FIFA. Miałem okazję, no i tutaj Habibu, podanie do Hosinera, ten zawodnik nękał moją bramkę, no i w 11 minucie strzela mi gola na 1-0. Ja tutaj wam pokażę tylko bramki, bo przeciwnik naprawdę bardzo dobrze grał w tym spotkaniu, 17 minuta, mam już 2-0, no i tutaj Pereira użył swojego tempa, 88, oddanie strzału wślizgiem, no i pokonuje bramkarza na 2-1, 40 minuta, no i tutaj Hosinier strzela bramkę na 3-1, kolejna sytuacja, gdzie tutaj Amavi podaje do Habibu, a ten wślizgiem strzela bramkę na 4-1. Ten bramkarz, no taki średni, muszę wam szczerze powiedzieć. No i dałem atak całą drużyną, Derek podanie do Munira, a ten pakuje bramkę na 4-2, 90 minuta. No i później jeszcze Pereira, zobaczcie jak daleko wyszedł, wyprzedził praktycznie wszystkich obrońców, oddanie strzału wślizgiem. No i mamy 4-3, nawiązałem kontakt z moim przeciwnikiem, jednak nie udało się już właśnie wygrać tego spotkania, a także zremisować. Pereira strzela dwie bramki, a Munir jednego gola. I tak wygląda moja drużyna, niestety nic nie dokupujemy, tak więc ludziska, zostawcie łapki w górę, piszcie komentarze, kogo kupujemy. Trzymajcie się, do następnego, serwusik!